Siemano kochani, w końcu nadszedł ten czas, kiedy nagram film o mojej operacji plastycznej nosa. Szczerze mówiąc, nie jestem już na to gotowa, ponieważ, no jak widzicie, ciężko mi się mówi, ale wiem, że bardzo dużo osób na to czeka. Wiem, że jestem już mocno spóźniona z terminem, także po prostu będziecie najwyżej musieli znosić moją chusteczkę co jakiś czas i wycieranie tego nosa. Słuchajcie, więc tak, może zaczniemy od początku. Chciałabym, żeby ten film był taki dość krótki i czytelny. Więc tak, od początku. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się na operację plastyczną nosa? No po prostu kompleks, nie ukrywam. Zawsze był to mój kompleks. Miałam bardzo szeroki nos, duży nos. Zawsze musiałam sobie tutaj dookoła wszystko robić, na przykład dużo dłuższe rzęsy, z których teraz zamierzam zrezygnować, jakieś tam inne dodatki właśnie po to, żeby ten nos sobie troszeczkę zmniejszyć. Też musiałam go malować i poświęcać na niego dużo czasu, więc po prostu chciałam go zrobić. Co mnie ograniczało dotychczas? Oczywiście wiadomo, że ograniczały mnie fundusze, ponieważ operacja jest dość kosztowna. Taka cała suma, jaką wydałam, to myślę, że jest około 18 tysięcy, ale sama operacja kosztuje 16 tysięcy. Wiadomo, że musicie jeszcze zrobić badania, dojechać do miejsca. Ja na przykład jechałam z Warszawy, więc no, to jest jakieś 4,5 godziny drogi, więc wiadomo, że paliwo, spanie i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że około 18 tysięcy. Ale jak rozłożymy to na całe życie, no to nie jest jakaś wielka suma, jednak jestem świadoma jakby, że jednorazowo jest ciężko taką sumę wydać. Mimo wszystko ludzie to robią, jest bardzo dużo pacjentów, ja byłam aż w szoku, szczerze mówiąc, jak weszłam do szpitala, że jest aż tyle pacjentek i to jeszcze były dziewczyny, których w ogóle pewnie nigdy nie posądzała o jakiejkolwiek chęci zrobienia operacji plastycznej. Więc nie można oceniać się naprawdę po wyglądzie. No ale dobra, czyli już mamy powód, kompleks. Jak to się zaczęło? Może zacznę od tego, że byłam u dwóch lekarzy na konsultacji i w sumie obaj mieli podobną wersję na mój nos, podobną wizję na mój nos. Obaj powiedzieli, że mam dość dużo skóry, a nawet nie dość dużo skóry, tylko bardzo dużo skóry, więc mój nos nie będzie taki malutki, jakbym sobie to wymarzyła. Ale po prostu drugi lekarz jakoś bardziej mnie przekonał, był bardziej pewny siebie i też bardzo dużo opinii pozytywnych czytałam na jego temat, też bardzo dużo jego pacjentek do mnie napisało, więc ostatecznie wybrałam doktora Zacharę, z czego jestem w tym momencie bardzo zadowolona, ponieważ ten doktor jest mega ciepłym człowiekiem, poświęcił mi dość dużo czasu, jego asystentka zawsze była po prostu pod telefonem, zawsze mogłam do niej zadzwonić, zapytać o coś, też w ogóle w samym szpitalu bardzo fajnie się mną zaopiekowały te pielęgniarki, były bardzo życzliwe, to jest naprawdę bardzo duży plus i to bardzo dużo wpływa na człowieka, który jest zestresowany, gdzieś tam się trochę boi. No więc jak jeszcze gdzieś tam miałbym mnie obsługiwać niemiłe osoby, to byłoby mi po prostu ciężej. Tutaj naprawdę dostałam dużo miłości i wsparcia, więc bardzo dziękuję całemu zespołowi z Salusa i też wiem, że inne pacjentki są równie dobrze traktowane, więc to jest naprawdę ogromny plus, dlatego cieszę się, że wybrałam tego lekarza akurat. Nawet to, że właśnie te 500 km prawie mi nie przeszkadzało, bo wiedziałam, że jadę po coś dobrego. Na operację pojechałam z moim przyjacielem i tutaj też Wam radzę zabrać kogoś ze sobą. Ja oczywiście już, w ogóle to było tak też ciężko, bo ta operacja była bardzo spontaniczna, ponieważ ja miałam termin na grudzień. Nagle to się tak, miałam 5 dni, dowiedziałam się 5 dni przed operacją, że ona w ogóle będzie, gdzie nie miałam żadnych badań zrobionych, nie byłam w ogóle przygotowana. Akurat tak się też złożyło, że każda moja koleżanka gdzieś tam pracowała, miała jakieś swoje zobowiązania, więc nie mogła za mną jechać, także ja już w ogóle byłam gotowa jechać sama, moja mama powiedziała, że absolutnie nie ma takiej opcji, ale też nie mogła za mną jechać. No i dobrze, że właśnie poprosiłam mojego przyjaciela, bo dzisiaj już wiem, żebym sobie po prostu zwyczajnie nie poradziła. Pomimo tego, że bardzo dobrze się czułam, jest to po prostu wymęczenie organizmu i nie można być samemu po operacji, więc tutaj Was od razu uczulam, żebyście sobie kogoś tam na tą operację wzięli, nawet jeżeli wydaje Wam się, że jesteście mega silnymi organizmami, tak jak mi się to wydawało. Więc tak, jak dojechałam już do szpitala, już tam musiałam być sama, nie wiem, czy to bardziej przez
przez wirusa, czy przez to, że po prostu zaraz miałam operację, no ale byłam sama. Podano mi na początku kroplówkę ze znieczuleniem, leżałam z nią chyba, nie wiem, myślę, że z godzina przeszła. Później zostałam to wzięła na stół operacyjny, było w sali mega, mega zimno, bardzo mnie trzęsło, byłam tym aż zszokowana. No i zaraz podano mi narkozę, no i usnęłam po prostu. Straciłam świadomość w jakieś, nie wiem, w mojej głowie to były jakieś 3 sekundy, serio. Jakby tylko zostałam coś podłączone i już mnie nie było. No i obudziłam się po 2,5 godzinie, może po 3 godzinach. I pierwsza moja osoba to była na Instagramie, że coś tam miałam dodać na Instagrama, czy że coś mówiłam na Instagramie. Ogólnie bardzo szybko odzyskałam świadomość. To było takie jedno moje głupie zdanie, a potem już byłam w pełni świadoma. Pamiętam właśnie, że było mi znowu bardzo zimno, ale nie wiem, czy można powiedzieć, że to było przez narkozę, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, w ogóle w tej sali było zimno. Więc było mi bardzo zimno, zostałam przykryta kołdrą, zostałam przykryta kocem, odwieziona do mojego pokoju, ponieważ miałam swój własny, prywatny pokój z łazienką, co też bardzo fajnie mi pomogło w takim odprężeniu się. I tak naprawdę to ten chód towarzyszył mi jakieś, żeby wam nie skłamać, około 20 minut. Może nawet nie. W sumie to tylko przewiezienie z sali do sali i chwilę jeszcze poleżałam pod tym kocem i zaraz się już sama odkryłam, bo byłam troszeczkę za gorąco. Później już totalny light, jeżeli chodzi o tą temperaturę ciała. No i co? Gardło, bo bardzo dużo dziewczyn narzeka na to gardło, że to gardło boli. No słuchajcie, rzeczywiście to gardło jest taki lekki dyskomfort, ponieważ oddychacie przez nos. Ponieważ nie możecie oddychać przez nos. Do tego jeszcze przed chwilą miałyście rurkę wsadzoną. Więc wiadomo, że to trochę boli, ale ja w ogóle, to też jest takie próżne, ale dostałam właśnie wtedy informację, że moje konto na Instagramie dostało weryfikację, więc ja po prostu tylko o tym już myślałam, ja w ogóle zapomniałam o jakiejś operacji nosa, byłam tak szczęśliwa. Słuchajcie, i tak mi to zajęło myśli, że kompletnie zapomniałam o tym bólu i jak już zapomniałam raz, to już zapomniałam na zawsze, bo nigdy później to już nie wróciło. Oczywiście chciałam się trochę pić, chciałam się jeść, bo też przez cały dzień oczywiście nie jadłam, na operację przychodzi się radczo. No ale to normalnie, ja dużo piję wody, więc normalnie mi się chciało pić wody i jedzenie dostałam po jakichś 3 godzinach od operacji i to było mega śmieszne, bo nie mogłam jakby wziąć butelki do ust, normalnie przechylić, tylko musiałam pić przez słomkę. Towarzyszył mi przy tym lekki dyskomfort, nie mogę tego nazwać bólem, no ale lekki dyskomfort i wiadomo, że też nie napijesz się tak dużo przez słomkę, jak normalnie byś się napił, więc no mi było trochę ciężko, bo ja bardzo lubię pić wodę i ja po prostu dużo jej piję. Jedzenie naprawdę nie mogłam jeść, wkładałam sobie tylko takie malutkie kawałeczki jedzenia do ust i plasterki szynki i sera. To było moje jedzenie. Nie mogłam po prostu otworzyć buzi bardzo szeroko, nawet dzisiaj nie mogę się uśmiechnąć jeszcze. Ciężkie jest też mycie zębów, ponieważ tej buzi rzeczywiście nie da się otworzyć, ta szczoteczka gdzieś tam manewruje, ale to też jest bardzo takie ograniczone ruchy. Dlatego też w zaleceniach jest, żeby kupić sobie szczoteczkę miękką, nie taką twardą i to jest bardzo dobre, bo tą twardą po prostu można sobie, na przykład, no nie kupiłam, przyznaję się, pierwszy raz umyłam taką twardą szczoteczką, po prostu poleciała mi krew, zdziąsał, więc warto zainwestować w tą miękką szczoteczkę. No i co? Ja w ogóle miałam problem trochę, bo mi po operacji na drugi dzień wyciągnięto te pierwsze plastiki. Nie miałam żadnych tych takich sznurków, co wszyscy mnie straszyli, że będą mi wyciągać sznurki z mózgu. Nie. Miałam po prostu takie plastiki. Dwie części. Ja tego nie chcę absolutnie, to nie jest profesjonalne, co teraz mówię, ale tak w moim odczuciu pacjenta tak to wyglądało, że miałam po prostu klips gdzieś tak mniej więcej dotąd i później już troszeczkę dalej. No i ten pierwszy klips został mi wyciągnięty na drugi dzień. No i ja w ogóle miałam na drugi dzień mieć wyciągnięty cały, wszystko z tego nosa i wrócić już do Warszawy. Niestety okazało się, że miałam tak krzywą przegrodę nosa, że mogło to spowodować, że po prostu ta przegroda by się z powrotem zrosła, więc musiałam zostać z tymi klipsami no jeszcze jeden dzień. Więc troszeczkę byłam zła, bo musiałam zostać jeszcze jedną dobę z daleko od domu, no ale dobra, no już stwierdziłam, że no wiadomo, po coś tu przyjechałam, wydałam trochę tych pieniędzy, więc już muszę teraz poczekać.
Więc znowu czekałam jeszcze jedną dobę. Wyciągnięto mi znowu te rurki, no nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale w ogóle to nie bolało. Także w ogóle te wszystkie mity, co tam słyszeliście w internetach, że to tak boli, że strasznie te dziewczyny znoszą to czyszczenie, bo to też jest później czyszczenie nosa, patyczkiem do ucha nasączonym, to też w ogóle nie boli. Bardziej to jest taki strach, nie? Że jak tam ci przy tym nosie coś robi, a ty masz w gipsie i ogólnie się stresujesz, żeby wszystko było dobrze, no to tak cię spina, no ale to jest oczywiste. Ale nie boli, trwa to wszystko jakieś, nie wiem, dosłownie kilka sekund. No i wtedy mi pielęgniarka wytłumaczyła, jak ten nos czyścić. I rzeczywiście to jest mega ważne, słuchajcie, i nie bójcie się tego, bo są pacjentki, które tego nie robią i to jest masakra. Trzeba czyścić nos, trzeba czyścić nos, trzeba ciągle go nawilżać, żeby on sobie mógł się tam wszystko po prostu nam przeczyścić, żeby się mogło oddychać. To jest tylko właśnie naszą korzyść. Im częściej czyścicie nos, tym szybciej wam się to wszystko goi. Ja czyściłam nos bardzo często. No i rzeczywiście, słuchajcie, no ten nos mi się bardzo ładnie wygoił, jeszcze jest bardzo opuchnięty, ale nie mam żadnych takich tutaj, jakiś, no nie wiem, po prostu jest ładny, no nie jest brzydki, nie jest w stanie czyszczony i nawet lekarz mi powiedział, że mam bardzo ładnie wyczyszczony nos, więc bardzo, bardzo ważne, dbajcie o to. Też bardzo ważne jest nawilżenie ust, ponieważ z racji tego, że oddychacie tylko przez te usta, one wam rzeczywiście troszeczkę się wysuszają, więc ja na przykład tam było napisane, że pomadką ochronną, szczerze mówiąc, myślę, że pomadka by tutaj nie zdała egzaminu. Ja od razu zainwestowałam w wazelinę i kładłam dość grubą warstwę i te usta też naprawdę wyglądają przepięknie, bo widziałam dziewczynę, która przyjechała na zdjęcie gipsu, nie miała takich ładnych ust, miała takie mega skorupy. Ja na przykład w ogóle nie mam, więc wazelinę wam bardzo, bardzo polecam. Dodatkowo oczywiście musicie cały czas leżeć na plecach, to jest mega istotne. Ja sobie kupiłam, i to też wam na pewno pielęgniarka powie, żebyście sobie kupili takie do samolotów te poduszki, co są, żeby wam chroniły tutaj szyję i żebyście po prostu miały mniejsze pole do popisu z ruchami głową podczas snu. Wiadomo, że to jest ciężko kontrolować, chociaż ja dwie pierwsze noce po prostu a tak leżałam, bałam się w ogóle ruszyć. Ale później już z czasem coraz bardziej tam mi ta głowa latała, więc ta poduszka do samolotu super sprawa. No wiadomo, że ten sen jest taki, no kurde, ciężki. No ja na przykład śpię od lat na brzuchu, więc w ogóle spanie na plecach to jest jakaś masakra, bolą plecy. Cały czas chce ci się leżeć, za bardzo nie chce ci się chodzić przez te 3-4 dni tuż po operacji, także no plecy bolały mnie strasznie, przyznam szczerze. Na drugi dzień też mi wyszły mega siniaki na oczach, to wtedy wam się nie pokazywałam na Instagramie, miałam przez drugi, trzeci dzień takie naprawdę duże siniaki, ale robiłam po prostu okłady, bardzo dużo odpoczywałam, w ogóle nie patrzyłam w telefon, unikałam telewizji. Jak ktoś do mnie przychodził nawet, to za dużo nie rozmawiałam, po prostu totalnie się wychillowałam. Leżałam tylko z tymi okładami i dałam organizmowi odpocząć. Piłam, starałam się pić jak najwięcej wody. No i jak widzicie, pięknie to zeszło. Każdy, kto mnie widzi teraz, mówi, że w ogóle jest w szoku, że ja tak ładnie wyglądam, że nie mam siniaków. No po prostu zadbałam o to. Oczywiście też ja na maksa wierzę w siłę psychiki i myślę, że też sobie troszeczkę odgoniłam te takie czarne scenariusze wszystkie z mojej głowy. I też dlatego nie mam takich problemów, które być może mają inne pacjentki. Więc tak, no picie, te okłady zimne, czyszczenie nosa, to już wam powiedziałam, leżenie na plecach, to już wam powiedziałam. Może powrót do domu, sorry, że tak to jest trochę nieskładne, ale ja zawsze te filmy tak na spontanie nagrywam. Powrót do domu był no dla mnie łatwy, bo siedziałam na miejscu pasażera, ale przespałam pół drogi, więc po prostu dużo snu. Rzeczywiście te pierwsze 4 dni to można powiedzieć, że jest całkowity sen i odcinka. I pozwólcie organizmowi odpocząć, naprawdę, nie używajcie tego telefonu, nie patrzcie w ten telewizor, będzie wam lepiej, uwierzcie mi. Co tam jeszcze? Tydzień po operacji przyjechałam do doktora, ściągnął mi gips. No w ogóle pierwsza myśl, jak zobaczyłam ten nos, no to wow, naprawdę mi się bardzo podobał, ponieważ w gipsie ten nos jest bardzo podniesiony i ja w ogóle miałam już, teraz on mi troszeczkę opadł, ale i tak jest jeszcze wysoko, ale miałam taki nos naprawdę bardzo wysoko, że było mnie całe te dziurki, więc nie ukrywam, że byłam trochę przerażona, także w ogóle się nie przejmujcie.
bo nos w gipsie wygląda inaczej niż nos bez niego. I jest on rzeczywiście, mam wrażenie, przez ten gips troszeczkę podniesiony. Jak już jest ściągnięty ten opatrunek, ten nos automatycznie opada. No a później już wiadomo, że z dnia na dzień jest coraz lepiej, chociaż ja słyszałam na przykład różne plotki, że ten nos się bardzo zmieniał dziewczynom codziennie. No nie wiem, ja na przykład nie widzę, żeby mi się jakoś tam przekręcał czy coś, żeby miał jakieś takie nierówności mi się pojawiały. Chyba że są naprawdę takie mega minimalne, nie zwracam na to za bardzo uwagi, ale no ściąganie gipsu też nic nie boli, nie martwcie się, jedyne co tam troszeczkę możecie czuć dyskomfort, no to oczywiście przy ściąganiu tych plastrów, no bo to jest przyczepione do waszej buzi, więc ja po prostu miałam mega czerwoną twarz. No i też rzeczywiście przez jeszcze 2-3 dni, pomimo tego, że oczywiście moja twarz mydłam, to miałam taki troszeczkę szorstki efekt, taki efekt tego kleju, który jeszcze na tej buzi pozostał. No ale to po prostu Wam się zmywa, ja też tonizuję twarz dużą ilością, więc po prostu mi się to fajnie zmyło. Dzisiaj jest 4 dzień po ściąganiu gipsu i dopiero wykonałam swój pierwszy makijaż, wczoraj malowała mnie wizażystka. No ale ogólnie będę się starać chyba jeszcze nie malować, bo rzeczywiście mam taką trochę schizę, że jak tam dotykam tego nosa przy zmywaniu makijażu, to się boję, że coś tam z nim zrobię. Jakie są jeszcze zalecenia? No oczywiście najlepiej dużo nie gadać po operacji, przez pierwszą dobę w ogóle mi zabroniono gadać i się śmiać, teraz też mi zabroniono się śmiać. Powiem szczerze, że jest to dla mnie mega ciężkie, ale staram się tą mimiką rzeczywiście aż tak bardzo nie pracować, chociaż w moim świecie jest to w ogóle praktycznie niemożliwe, bo ja mam dużo śmiesznych znajomych i cały czas się chichram z nimi i mam wyrzuty sumienia, no ale staram się tego nie robić. Co tam jeszcze? Chyba w ogóle pominam trochę temat badań. Ja na przykład wykonywałam badania w Warszawie, w LuxMedzie, w Mariocie. Powiem już naprawdę spoko, ponieważ poszłam, byłam zapisana, ale też zapisywałam się tego samego dnia i zrobiono mi tam wszystkie badania na miejscu. No oprócz oczywiście tego testu na wirusa. Na koronę. No więc zrobiłam tam wszystkie badania, wszystkie panie były bardzo miłe, badania dostałam na następny dzień roboczy. No i też później w ogóle też była taka trochę kryzysowa sytuacja, już myślałam, że może mi to przedłużyć operację, ponieważ nie dostałam wyników badań z krwi, czyli grupy krwi, dokładnie. No i się trochę bałam, bo nie miałam grupy krwi. Pojechałam na operację, gdzie będę pod narkozą, nie miałam grupy krwi, ale też mi dosłały panie mailowo, tylko zaznaczcie to jakby co. Jeżeli będzie też miał tak mało dni przed operacją, to koniecznie zaznaczcie, że może być taka sytuacja, że po prostu już nie będzie była z Warszawy, nie będziecie mogły tego odebrać, albo na przykład kogoś tam do tego upoważnijcie, bo możecie mieć problem. No, więc mi przysłało na maila, także spoko, wszystko dotarło na czas. Przypominam, że miałam 3 dni robocze przed operacją. Mam złamanego paznokcia, ale o Jezu, pokazałam mu faka, to niechcący, po prostu taki mi się paznokieć złamał. Kurde. Myślę, co jeszcze mogłam Wam powiedzieć. Badania Wam powiedziałam, operację Wam powiedziałam. No też bardzo dużo ludzi się mnie pyta, czy mnie bolało, więc mogę Wam powiedzieć szczerze, no nos nie bolał mnie w ogóle, naprawdę, no tylko te oczy, jak mnie tam zsiniały, no to było to takie troszeczkę bolesne, bo no po prostu miałam siniaki, no jakby mi ktoś po prostu, no wiecie, no miałam złamany nos, więc to w ogóle jest, no czuję się jakiś tam dyskomfort, ale to na pewno nie jest taki ból, jak niektórzy piszą. Ja na przykład nie miałam żadnych wymiotów, nie miałam żadnych takich sytuacji, wiadomo, że no różne są organizmy, to jest mega indywidualne. No ale ja przeszłam to bardzo, bardzo dobrze. Teraz jak widzicie mam się trochę problem z mową, nie mogę się do końca uśmiechnąć, nawet tak chcę. Z tym myciem zębów właśnie jest takie no, że też utrudnione. Chodzę cały czas z całą chusteczką, to też jest, nie jest chusteczka, tylko no takie co się pod bandaż zakłada. Nie wiem, kto się nazywa, zapomniałam. Ale to jest dużo fajniejsze, bo jest dużo delikatniejsze niż chusteczka. No oczywiście nawilżałam, ten nos kremowałam. No i teraz czekam na efekt, no. Tak naprawdę to jestem jeszcze mocno spuchnięta, mam mocno spuchnięte oczy, ale wszystkie dziewczyny, które przeszły tą operację, mówią, że jeszcze spokojnie jakieś 2-3 tygodnie będę musiała czekać, a tak naprawdę efekt końcowy jest dopiero po roku. Po roku też jest pierwsza konsultacja z lekarzem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bo wtedy tak naprawdę tylko można ocenić, czy rzeczywiście coś jeszcze trzeba poprawiać. No i to chyba wszystko.
co chciałabym powiedzieć na temat tego nosa. Nie będę was do tego namawiać, nie będę wam mówić zróbcie to, bo to jest kompletnie nieodpowiedzialne, byłabym kompletnie nieodpowiedzialna, ale mogę wam powiedzieć, jeżeli macie ochotę, zróbcie to, jeżeli masz co, to zróbcie to, ale zróbcie to dopiero wtedy, kiedy wy będziecie chcieli to zrobić, to jest mega ważne. I nie słuchajcie opinii innych, bo może gdyby mi na przykład wszyscy nie gadali, zrobiłam to dużo wcześniej, a tak to czekałam, a powiem wam, że jestem mega zadowolona, czuję się świetnie, no ale jeszcze czekałam na to, aż mi to rzeczywiście tak już wszystko się poukłada, jakbym chciała. Czy jak na przykład jak moje oczy wrócą do siebie, bo to jest chyba dla mnie najstraszniejsze, że te oczy są takie spuchnięte i tak szeroko mam je rozstawione. No i tak, mam nadzieję, że wam odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeżeli jeszcze gdzieś tam będziecie chciały coś zadać, coś chcieli zadać, podpytać, to na pewno jeszcze zrobię jakiś tam Q&A pewnie na Instagramie. No i tak, powodzenia, trzymam kciuki za wszystkich tych, co czekają, za wszystkich tych, co się zastanawiają. Nic nie boli, nie martwcie się. Będzie dobrze. A bo za tym jeszcze muszę wam coś powiedzieć, to tak już bardziej psychologicznie, że jeżeli chcecie to zrobić, to naprawdę nie bójcie się bólu, nie ograniczajcie się takimi rzeczami, bo to jest najgłupsze, co możecie sobie zrobić. Nie słuchajcie opinii innych, nie słuchajcie innych tam, że ich bolało, że coś, no trudno, Boże, poboli cię i co z tego? Poród też boli, a wszyscy rodzą, więc luz. Także po prostu zróbcie to, jeżeli chcecie. Nie ograniczajcie się, proszę was. Nie czytajcie żadnych głupot w internecie. Pytajcie się tylko swojego lekarza, bo on wie najlepiej co i jak. No i tyle. Buziaki.